No to dobra, to przecinamy i niech to wszystko służy dzieciaczkom. Nie wiem, jak się do was ustawi. My konsekwentnie realizujemy kolejne etapy remontu tego budynku, począwszy od usunięcia zawilgocenia i zmywalni naczyń, później remontu wnętrza, ale również remontu i budowy nowego placu zabaw. A dzisiaj tak naprawdę to ten kolejny etap to była budowa tego przepięknego ogrodzenia, ale przy okazji zostały wykonane prace dodatkowe. Ogrodzenie jest z dwóch stron zrobione nowe. Proszę zobaczyć, jak pięknie odkryła się fasada tego przedszkola. Do tej pory ona była zasłonięta takimi brzydkimi różnymi elementami, a dzisiaj z ulicy widać piękno tego budynku. No, na tej ulicy na pewno chyba to jest jeden z najpiękniejszych budynków w mieście. Czyli niewiele już tak naprawdę zostało. Można powiedzieć, że przedszkole przeszło gruntowny lifting. Rok po roku łącznie wydaliśmy na to ponad 1 000 000 zł, ale z roku na rok, w tym roku to ogrodzenie to było 120 tysięcy złotych. Otwarcie ogrodzenia po remoncie. Zadanie było remont i modernizacja ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 i zostało otwarte przedterminowo. Przedszkole jest przejrzyste, odzyskało piękny blask, więc teraz mamy przestrzenne, piękne przedszkole, które w ostatnich właśnie latach przychodziło dużo renowacji i remontów. Remonty dotyczyły wnętrza przedszkola, ale takim zasadniczym remontem, który jakby odsłonił też budynek, było usunięcie przybudówki szpecącej przedszkole. Natomiast jeżeli chodzi o renowację wnętrza, to w 2010 roku była renowacja wnętrza przedszkola. Zyskaliśmy tutaj piękne sale zabaw, była remontowana instalacja elektryczna, instalacja hydrantowa, modernizacja kotłowni. Całe przedszkole zostało odnowione, także mamy piękne przedszkole, które odzyskało dawny blask.